Ja bym też wolała, żeby niektóre rzeczy zadziały się. Chciałabym, żeby była wreszcie normalna, cywilizowana ustawa o związkach partnerskich. Tak? To jest też oczekiwanie całej Koalicji Obywatelskiej, że w szybkim tempie, wiem, że we czwartek jest spotkanie pani ministry Koturi z panem premierem Kośniakiem-Kamyszem, koalicjanci dojdą między sobą do porozumienia, bo my tu jesteśmy zdeterminowani. Ale uważa pani, i to jest pytanie serio, że warto taką ustawę wypracowywać na poziomie rządowym, bo może machnąć ręką na porozumienie przy takim zielonym koalicyjnym stoliku albo drewnianym koalicyjnym stoliku i złożyć ten projekt ustawy jako projekt poselski i się w parlamencie z tym zmierzyć, a nie uznawać, że to wszystko musi gdzieś za kulisami zapaść, zanim trafi do parlamentu. Tylko jak trafi do parlamentu, to za chwilę będzie głosowanie, a chciałabym, żeby jak najwięcej osób nieprzekonanych dzisiaj po tej stronie opozycyjnej było przekonane. I pewno inna jest waga przekonywania. Jeżeli to premier Kośniak-Kamysz będzie przekonywał swoich posłów i swoje posłanki, że to jest dobry projekt ustawy, a inne, kiedy będą to robiły partie, które ten projekt... Ale pani uważa, że z takiego przekonywania na forum Sejmu, publicznego, publicznej dyskusji, debaty, w której ścierać się będą różne poglądy za, ale też i przeciw związkami partnerskimi, to więcej jest szkody niż pożytku? Myślę, że... Związki partnerskie są po prostu potrzebne. Ja miałam, zaraz jak tylko wygraliśmy wybory, spotkanie też z organizacjami pozarządowymi reprezentujące środowiska LGBT+, gdzie oni mówili, że oni chcą ustaw, a nie debat o ustawach, ponieważ często te debaty powodują, że podsycane są nastroje niechęci, niezrozumienia, odrzucenia. Przecież wiemy, co się działo przez ostatnie lata. Mowa nienawiści kierowana była w stosunku do społeczności LGBT+. Zwyczajnie, szczególnie młodzież LGBT+, trzeba chronić przed mową nienawiści, publiczną dyskusję. Pani minister, żeby skończyć ten wątek. Wprowadzić związki partnerskie. Koniec, kropka. Mają być wprowadzone. Obiecał to premier Donald Tusk i my w Koalicji Obywatelskiej zrobimy wszystko, żeby było to jak najwcześniej. Rozumiem, że jeśli nie będzie to projekt rządowy, będzie to projekt poselski, który Koalicja Obywatelska Oczywiście. Poprze. A dużo ma pani w swoim obszarze działalności, czyli w edukacji, takich historii, w których ścierają się konserwatywne i progresywne pomysły funkcjonujące w koalicji rządzącej i pani się z jakimiś pomysłami wstrzymuje z ich realizacją, żeby nie urazić koalicjantów? To nie jest kwestia urażenia koalicjantów, tylko możliwości sprawnego przeprowadzenia działań. Oczywiście przecież nie jest to tajemnicą, że dyskusja o... zresztą naszym zobowiązaniu chyba wszystkich, czyli pewnego rozdziału państwo od kościoła również na poziomie szkoły, była pochamowana. Mówi pani o religii w szkole? Wiele rzeczy już udało się zrobić. Religia i etyka nie będą na świadectwach wliczane do średniej, będą na świadectwach, będą oceniane, ale nie są wliczane do średniej, bo to zwyczajnie budziło nierówność w ocenie i można było sobie dodatkowo nabić punkty, a niektórzy nie mieli tej możliwości, więc tego nie będzie. Za chwilkę rozporządzenie dotyczące możliwości łączenia grup, czyli dążenie do tego, na czym nam też zależy, czyli żebyśmy mieli szkołę jednozmianową, żeby lekcje religii mogły być układane. Łączenie, krótko mówiąc, jak w 8 klasie jest 5 uczniów, którzy chodzą na religię i w 6 klasie jest 4 uczniów, którzy chodzą na religię, to ci z 6 klasy i z 8 będą mieli wspólną religię. Na przykład. Albo jeżeli w 6 A jest 10 osób, a w 6 B jest osób 8, to mogą być połączeni do jednej grupy. To zresztą też jest, mówiąc szczerze, wygodne, funkcjonalne. Nie ma powodu, żebyśmy rozbijali w ten sposób. Ale też... 13 grudnia, dzień zaprzysiężenia rządu, siedzieliśmy przy tym stole, chociaż nie, to był tamten stół, bo mieliśmy takie... Tak, to bardzo ważne. Większą przestrzeń. Siedzieliśmy przy tamtym stole i mówiła pani tak. 2 godziny lekcji religii to jest przesada. Na tyle duża przesada, żeby od 1 września 2024 roku była jedna lekcja religii, czy nie? Od 2025 roku.